Jest to samiczka oryginalna od Marcela Albrechta, który był mistrzem Belgii na długich dystansach, mistrzem Belgii w kategorii generalnej mistrzostwa Belgii, pierwszy as Belgii, trzeci as Belgii na długich dystansach, na młode loty też czołowo, też był mistrzem Belgii w długich dystansach, bardzo długich dystansach był czołowo przez kilka lat. Jest to starszy człowiek, teraz już tylko młodymi leci. Jest to córka siostry BAK 17. Wybitna jest w rozpłodzie. Jej syn pierwsze miejsce w tamtym roku zdobył na pierwszym locie, tak zwanym papieskim, bo najlepszy, kto wygrał z tego lotu pierwszego, bo to był w dzień kanonizacji Jana Pawła II, kto wygrał, to dostało taką statuetkę i dyplom ufundowaną przez księdza z Głogowa i właśnie jej syn zdobył pierwsze miejsce. Natomiast wnuk z tego samego lotu zdobył drugie miejsce na ponad 4000 gołębik. A BAK 17 u Marcela Albrechta to jest baza gołębi. Właśnie Pipa nam przysłała rodowód Harleya w tym. I to jest właśnie Lucky 848, dziadek tej samiczki. Jest to siostra z gniazda poprzedniej samiczki, czyli córka siostry BAK 17. Tak samo jest wybitna w rozpłodzie. Jej dzieci latają czołowo, ale jeszcze lepsze są w rozpłodzie. Potomstwo jej u Marka Wasińskiego, dałem mu w tamtym roku siódme miejsce, albo szóste. Szóste miejsce w maratonie w Polsce. To między innymi jej dzieci. Nie dzieci, przepraszam, wnuki czy prawnuki. Potomstwo jej. Tu jeszcze w tych gołębiach występują słynne gołębie Limoges, Marsyl i to jest imbret nawet na tego gołębie, bo tam kilka razy w rodowodzie występują te gołębie. Oprócz tego Lucky 848. To jest znowu oryginał Marcela Albrechta. To jest córka tak zwanej 309, superlotniczki. W lotach narodowych zdobywała czołowe miejsca. I jedna z wybitnych gołębi rozpłodowych u Marcela Albrechta. Też jest ona matką, babką, prababką wybitnych gołębi u nas, u innych. Tak samo u Marka Wasińskiego, co zdobył szóste miejsce w Polsce w maratonie, to też jej potomstwo tam występuje. O, to jest wspomniana matka. Super 309. Co to jest? Pochodzi z gołębi de Rau Sablon, ale to jest gołąb wyhodowany u Marcela Albrechta. To jest córka słynnego Marsy razy Fine. To jest następny gołąb, oryginalny od Marcela Albrechta, wnuk słynnej pary rozpłodowej na cały świat, która dała w ostatnich dekadach, dwóch, trzech dekadach dużo asów Belgii na długich dystansach, czyli wnuk Albrechta i Pauli. Tam mam zdjęcie w tym, kto pokaże, bo to jest matka, to jest córka właśnie tej słynnej pary. Natomiast ojciec jest De Serafin, który wygrał, tak jest w Belgii, Serafin trofeum i on wygrał, a pochodzi z Valmotty, takie słynne od Van He się wywodzi, a ta motta znowu była od Jeffa de Ridera, którą kupił Raoul Sablon. Tak samo w tych gołębiach dużo jest gołębi Jeffa de Ridera, on miał takiego słynnego asa, który był w dwóch latach prowincjonalnym asem na długich dystansach. I to też był, dużo miał de Rau Sablon i imbredów, czyli as z córką brata albo imbred właśnie na tego asa. Plus jeszcze ta motta. Aha, tu jest to ojciec wybitnych gołębi lotowych. Mamy jego syna już lotnika, czwartego lotnika oddziału. 12 konkursów, był w A kategorii czołowo, był w C kategorii w jednym roku czołowo. Także jego dzieci latają od A do po długie dystanse, czyli od krótkiego lotu po długie loty. W tamtym roku trzeci lotnik oddziału, jego syn, był w 13 roku w kategorii B, 18 miejsce w Polsce. To jest ta słynna para, de Rau Sablon.
Paula i ten Albrecht. Paula samica, Albrecht samiec, która dała bardzo dobre gołębie lotowe i rozpłodowe. Fodman drugi narodowy as Belgii, Limoż, pierwszy nas Limoż i super rozpłodowy gołąb, gdzie linia się ciągnie u najsłynniejszego obecnie długodystansowca Belgii, Erika Limburgera, Marcela Albrechta, no i innych hodowców. I u nas jeszcze jest to oryginalny Marcel Albrecht, brat z gniazda poprzedniego gołębia, też wnuk właśnie tej super pary rozpłodowej Derau Sablong. Też bardzo dobry gołąb rozpłodowy. U nas te gołębie się sprawdzają. Marka Wasińskiego, szóste miejsce w Polsce już, powtarzam, któryś raz, także bardzo dobry gołąb rozpłodowy. To jest następny gołąb, oryginalny Marcela Albrechta. Gołąb, który posiada w swoim rodowodzie kilka razy de Marcel, de Limoges, Lucky 848, ojca Bak 17. Jest to wybitny gołąb rozpłodowy, który na przykład u nas w tamtym roku córka zajęła pierwsze miejsce w C kategorii, znaczy zajęła najlepsze asem lotowym w C kategorii oddziału. Natomiast drugi gołąb jego był pierwszym asem oddziału w maratonie w jednym roku. Także i córka, i wnuk. No, następny wnuk, drugie miejsce z lotu papieskiego. W tym roku jest w pierwszej dziesiątce po trzech lotach wśród lotników oddziału. Był czołowo właśnie z lotów tych krótkich. Także lata od krótkiego po długie loty.